Ladies and gentlemen, zapraszamy na pojedynek gigantów w świecie procesorów. W jednym ringu, z taktowaniem 100 MHz, zasiądą dwaj najwięksi rywale, procesor Intel Pentium i procesor AMD K5. Kto zwycięży w tej walce? Nie wiadomo, ale jedno jest pewne. Będzie to zacięty pojedynek dwóch równorzędnych przeciwników. Intel Pentium, uważany za jednego z najbardziej znanych i cenionych zawodników w tej kategorii, nie zawiedzie swoich fanów. To procesor, który w ciągu lat udowodnił swoją niezawodność i wydajność, ale czy na pewno jest w stanie sprostać wyzwaniu, jakim jest walka z procesorem AMD? AMD K5, młodszy zawodnik, ale nie mniej utalentowany. Wiele osób uważa go za jednego z najbardziej wszechstronnych i efektywnych procesorów, którego siła tkwi w wyjątkowej architekturze i innowacyjnych rozwiązaniach. Jednak czy to wystarczy, by pokonać doświadczonego rywala z kampu Intel? Czy Intel Pentium zachowa swoje miejsce na tronie, czy też AMD zdetronizuje legendarnego przeciwnika? Przygotujcie się na emocjonujący pojedynek i trzymajcie kciuki za swojego faworyta. Płyta główna Tian Titan VX ATX S1472, która jest platformą systemową dla mikroprocesorów Intel Pentium. Płyta wykorzystuje chipset Intel 430 VX i obsługuje prędkości procesora od 75 MHz do 200 MHz oraz procesory Cyrix M1 oraz Intel Pentium P55C z poleceniami MMX. Dzięki magistrali lokalnej PCI płyta oferuje wysoką wydajność i jest idealna do zastosowań wymagających, takich jak CAD, sieci, DTP, przetwarzanie obrazów i animacje 3D. Benchmark firmy Maxon testuje wydajność procesora w przetwarzaniu grafiki 3D przy użyciu aplikacji Maxon Cinema 4D6.0. Był to popularny test wydajnościowy na początku XXI wieku i miał za zadanie pomóc w określeniu wydajności procesorów w przetwarzaniu zadań związanych z grafiką 3D. W teście wykorzystywano różne efekty wizualne i modele 3D, a wynik testu był określany jako liczba punktów osiągnięta przez procesor. Z niewielką, ale wyraźną przewagą prowadzi Pentium. Benchmark Final Reality testuje wydajność procesora i karty graficznej w renderowaniu grafiki 3D przy użyciu aplikacji o tej samej nazwie. Był to popularny test wydajnościowy w latach 90. I na początku XXI wieku, kiedy to grafika 3D stawała się coraz bardziej popularna w grach i aplikacjach multimedialnych. Test wykorzystuje różne techniki renderowania, takie jak ray tracing, bump mapping czy environment mapping, a wynik testu jest określany jako liczba klatek na sekundę lub liczba punktów osiągnięta przez system. W tym benchmarku, z niewielką, ale wyraźną przewagą także prowadzi Pentium. Time demo w grze Quake 2 testuje wydajność procesora i karty graficznej w renderowaniu gry. Jest to funkcja, która pozwala na pomiar liczby klatek na sekundę osiąganych w trakcie rozgrywki w określonym fragmencie mapy. Test wykorzystuje silnik graficzny gry Quake 2 i symuluje rzeczywiste warunki gry, takie jak ruch postaci, efekty wizualne, oświetlenie, cienie itp. Time demo jest powszechnie używany jako test wydajnościowy do porównywania wydajności różnych komputerów, procesorów i kart graficznych w grach. Im wyższa liczba klatek na sekundę, tym płynniejsza i bardziej responsywna jest rozgrywka. Jednak warto zauważyć, że wyniki time demo mogą się różnić w zależności od mapy, ustawień graficznych i sprzętu, co oznacza, że są one tylko orientacyjne i nie stanowią jednoznacznego wskaźnika wydajności.
grze Quake 2 także wygrywa Pentium. Time Demo w grze Quake 3 również testuje wydajność procesora i karty graficznej w renderowaniu gry. Podobnie jak w przypadku Quake 2, jest to funkcja, która pozwala na pomiar liczby klatek na sekundę osiąganych w trakcie rozgrywki, ale w określonym fragmencie mapy. Jednakże w Quake 3 Time Demo był bardziej rozbudowany niż w poprzedniej wersji. Test wykorzystywał bardziej zaawansowane efekty wizualne, takie jak Vertex Shading i Per Pixel Shading, co umożliwiało dokładniejsze testowanie wydajności procesora i karty graficznej w renderowaniu grafiki 3D. Warto również zauważyć, że w Quake 3 Time Demo miał znaczenie nie tylko jako test wydajnościowy, ale także jako narzędzie służące do pomiaru poziomu umiejętności gracza w grze w trybie pojedynczego gracza, umożliwiając powtarzalne odtwarzanie określonej sekwencji w celu poprawienia swojego czasu. Współcześnie Quake 3 i Time Demo z tej gry straciły na popularności, ale w przeszłości były one bardzo popularnymi narzędziami do testowania wydajności sprzętu i do oceny umiejętności graczy.
Podsumowując testy dwóch procesorów AMD K5 i Pentium o taktowaniu 100 MHz, można stwierdzić, że wygrał procesor Pentium. Wszystkie przeprowadzone testy wykazały, że procesor Pentium osiągał lepsze wyniki. Test firmy Maxon skupiał się na wydajności procesora w zadaniach związanych z renderowaniem grafiki 3D. Procesor Pentium uzyskał wyższą liczbę punktów niż AMD K5, co oznacza, że był w stanie renderować grafikę 3D szybciej i bardziej efektywnie. Benchmark Final Reality testował wydajność procesora i karty graficznej w renderowaniu grafiki 3D. W tym teście także procesor Pentium okazał się lepszy niż AMD K5, osiągając wyższą liczbę punktów. Testy Quake 2 i 3 sprawdzały wydajność procesora i karty graficznej w renderowaniu gry. W obu przypadkach procesor Pentium osiągał wyższą liczbę klatek na sekundę, co oznacza, że rozgrywka była bardziej płynna i responsywna na tym procesorze. Podsumowując, procesor Pentium osiągnął lepsze wyniki niż AMD K5 we wszystkich testach, co oznacza, że w rzeczywistych zastosowaniach, gdzie wymagana jest wydajność procesora, Pentium byłby lepszym wyborem.